szpryca, czyli sikawka strażacka. Każdy gospodarz miał na wyposażeniu w swoim gospodarstwie sikawkę strażacką. Trzeba pamiętać, że dawniej chałupy, hecie były kryte słomą lub trzciną. No i bardzo często wybuchały pożary i żeby szybko zareagować i wystrzelić strumień wody wysoko na strzechę, przydawała się taka strzykawka, po kaszubsku zwana szprecum albo szprycum. Oczywiście to jest z języka niemieckiego. No i strumień wody dosyć daleko można było wystrzelić. Trzeba też pamiętać, że każdy gospodarz był zobowiązany do ochrony przeciwpożarowej. To już za czasów pruskich był taki przepis, że każdy mężczyzna w sile wieku był strażakiem. No tam, gdzie powstawały straże pożarne, to też już jest XIX stulecie, no tam już mężczyźni się specjalizowali w gaszeniu pożarów. Ale ten obowiązek cały czas istniał. Trzeba było brać udział w gaszeniu pożaru. Oprócz tego są też takie przekazy, że te strzykawki były stosowane do lewatywy. Oczywiście nie człowieka, ale zwierząt, na przykład krów, kiedy krowa zachorowała i trzeba jej było przeczyścić jelita, no to właśnie się robiło za pomocą strzykawki strażackiej, tak zwanej szprece. I wish I had.